Dzisiejsze wydarzenie odbywa się w Popławcach, w małej miejscowości w gminie Kuźnica. Jest to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ nie ma takiego w okolicy. Jest to pierwsze pod tytułem Popławski piknik z kartoflem. Mamy bardzo duże, jak widać, zgromadzenie ludzi, ciekawostka, także jest coś nowego. No, pomysł powstał z chęci spotykania się z ludźmi, z rozmowy. Uwielbiamy spotykać się z ludźmi, rozmawiać z nimi, coś robić, żeby coś się działo, także brakowało nam tego naprawdę i postanowiliśmy coś stworzyć, coś czego naprawdę tutaj nie było w okolicy do tej pory. Dzisiaj na pewno są przeróżne dania z kartofla, mianowicie frytki, placki ziemniaczane, kiszka ziemniaczana, babka ziemniaczana. Mamy ziemniaki pieczone w ogniu, mamy ziemniaki pieczone na rożnie z masełkiem, z baraniną. Mamy gofry, są lizaki, są lody, no i na pewno coś tam dużo, dużo jeszcze. Mamy również prezentację pieczenia babki ziemniaczanej po tatarsku i po podlasku. Są też, to są warsztaty właśnie, i też jest prezentacja odmian ziemniaków prowadzona. Także będą również dmuchańce, prowadzanki konne, które też już trwają. I będzie też taniec, które przedstawią dzieciaki ze szkoły podstawowej numer 1 w Sokółce. Myśli Pani, że to wydarzenie wbije się w kalendarz i będzie organizowane? Oj, na pewno, na pewno. Jeżeli to ludziom się spodoba i będą odzewy, że chcą jeszcze więcej tego, a nawet i my sami, tak, bardzo, jak najbardziej.